Z okazji 225-lecia mennicy amerykańskiej, mennica wypuściła monetę, którą zaczęła w serii wypuszczać już trochę wcześniej, natomiast teraz wypuściła monetę pierwszy raz w historii z twarzą afroamerykanki. Moneta nazywa się Lady Liberty i stanowi jedną uncję czystego złota. Jest monetą unikalną w tym sensie, że nigdy wcześniej afroamerykanka nie pojawiała się na, na amerykańskich monetach. Moneta ma również Inny wizerunek Orła, który jest, który leci, który jest, ma taką bardzo mocną, bardzo mocną, dynamiczną pozycję. I sama w sobie jest niezwykłą gratką zarówno dla kolekcjonerów, jak i dla inwestorów. Jej Nakład jest ograniczony do 100 tysięcy egzemplarzy już pierwszego dnia w Samych Stanach Zjednoczonych sprzedało się 15% całego nakładu. W tej chwili ta moneta jest również dostępna w Polsce. Jest, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, mimo mimo tego, że ona sama w sobie nie jest też monetą super tanią, też stanowi ten wartość kolekcjonerska i to historyczna również znajduje swoje odzwierciedlenie w cenie tej monety. Moneta Lady Liberty, ta z twarzą afro-amerykanki, rozpoczyna serię, która odwołuje się do wolnościowych tradycji Stanów Zjednoczonych. Moneta cała seria ma podkreślić umiłowanie wolności, tolerancji i otwartość na, na inne kultury w Stanach Zjednoczonych. Dlatego kolejną monetą, która zostanie opublikowana za dwa lata, będzie moneta z twarzą azjatki, kolejna z twarzą latynoski, a ostatnia, która zwieńczy ośmioletni cykl, będzie przedstawiała Indiankę na monecie. W Polsce tego typu obszarem zajmuje się Narodowy Bank Polski, który emituje stosunkowo regularnie. Monety, które upamiętniają ważne osoby, ważne wydarzenia, ważne historie, ważne punkty historyczne z, z historii naszego kraju lub również ważne miejsca, ważne kluby, ważne organizacje, które kiedyś, które odgrywały w polskiej historii ważną rolę. W zeszłym roku, na przykład, fantastycznie, fantastycznie sprzedawała się moneta upamiętniająca stu, stulecie, rocznicę założenia Legii Warszawa. Również celebracja Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu cieszyła się bardzo. Moneta z tym motywem cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. W tym roku NBEP zaskoczył trochę wszystkich, wypuszczając nagle, dodając do kalendarza emisyjnego, monetę, która upamiętnia objawienia fatimskie. Tego typu motywy wpływają też na zmianę rynku. Rynek już w tej chwili nie jest rynek tego typu monet nie jest już rynkiem tylko i wyłącznie skierowanym do kolekcjonera. Również wytrawni inwestorzy interesują się tego typu monetami. Lady Liberty chociażby jest traktowana niemalże na równi z innymi monetami inwestycyjnymi, które zawsze warto mieć chociażby jako taki mały wyróżnik w swojej inwestycyjnej kolekcji.